Dwa sparingi z dwoma wymagającymi rywalami w ciągu dwóch dni rozegrali piłkarze Ruchu w przedostatni weekend lutego. Pierwszym rywalem podopiecznych trenera Marcina Dziewulskiego był liderujący trzeciej grupie trzeciej ligi Ruch Chorzów. Niebiescy wystawili przeciwko Cidrom skład złożony w dużej mierze z młodzieży, wspartej przez doświadczonego Tomasza Foszmańczyka. Żółto-czarni objęli prowadzenie przed przerwą za sprawą trafienia Andrzeja Piecucha. Po zmianie stron po ładnej akcji rezultat podwyższył Michał Szromek. Dopiero w końcówce gola honorowego dla chorzowian zdobył Jakub Rudek. Trener Bereta dał znak, że jest możliwość. Skorzystaliśmy z okazji, rozegraliśmy w zdrowiu ten dwumecz, także to jest najcenniejsze. Ruch Chorzów, mimo że w większości młodzież, wsparty Tomkiem Foszmańczykiem z niesamowitą jakością, także nam to dało takiego kopa, pewien obraz, że mamy dużo takiego polotu i potrafimy sobie poradzić z szybko grającą drużyną. Także to na pewno cieszy, ogólnie patrząc na dwumecz, na Ruch Chorzów Odra Wodzisław, dwie marki, dwie firmy i też próbują budować się na nowo. I także tutaj to jest jako sparring partnerzy dla nas świetny materiał do analizy. Kolejnym rywalem radzionkowian była przewodząca drugiej grupie czwartej ligi Odra Wodzisław. Pierwsza odsłona starcia na boisku w Nieboczowach była wyrównana, ale to żółto-czarni sprawniej kreowali okazje bramkowe, z których dwie zamienili na gole. W 32 minucie pięknym uderzeniem popisał się Aminę Buldiga, a 6 minut później wynik do przerwy ustalił Michał Szromek. Po zmianie stron to gospodarze po prostych błędach Cidrów zaczęli stwarzać sobie stuprocentowe okazje na trafienia, ale długo pozostawali nieskuteczni. I choć radzionkowianie też potrafili dojść do głosu, a raz piłka wylądowała nawet na słupku bramki miejscowych, przewaga szykującej się do gry o awans do trzeciej ligi drużyny Odry wyraźnie rosła. Myślę, że okres, w którym jesteśmy teraz i ten dwumecz, który nam się trafił i skorzystaliśmy z okazji, to też sprawił to, że tej świeżości jest mniej i im dalej w mecz, tym trudniej o płynność gry, o decyzję, a to jest właśnie ten obszar, na którym chcemy pracować i to był właśnie ten dwumecz po to, żeby zobaczyć nas w takim wydaniu i żeby wtedy sprawdzić się, jak wyglądamy, bo zazwyczaj było po połówce raczej na świeżości i te 45 minut dało radę wybiegać. Teraz tego zmęczenia jest więcej i teraz wychodzą te błędy. Wodzisławianie wynik zaczęli odwracać dopiero po upływie 60 minuty, kiedy trener Marcin Dziewulski zdecydował się na wymianę całej przebywającej na placu gry do tego momentu jedenastki. Damian Tarka, Daniel Podbiał i Artur Gać swoimi golami sprawili, że Ruch, mający dotychczas komplet zwycięstw w zimowych sparingach, po raz pierwszy w tym roku schodził z placu gry pokonany. Odra w tej drugiej części faza meczu już się rozkręcała, już złapała rytm. U nas zaplanowane zmiany, nie był to łatwy moment dla chłopaków, bo wczorajsze zmęczenie na pewno w tym dwóch meczu sparingowym nałożyło się. Rywal rozpędzony, u nas też miks młodości ze starszyzną, to trzeba paru minut i tego doświadczenia, żeby złapać ten rytm, poczuć podłoże, odległości między sobą i złapać pewność siebie. Nam tego dzisiaj zabrakło, rywal to wykorzystał, strzeli 3 bramki. Przegrywamy, ale na pewno ta porażka jest ucząca i wyciągniemy z niej dużo wniosków. Bramki stracone w bardzo prosty sposób, których nie chcemy popełniać. Doszło dzisiaj do wielu błędów, także dzisiaj mamy bardzo obszerny materiał i obraz tego, że mamy nad czym pracować. Wszystkie te zwycięstwa do tej pory są ciekawe, są fajne, pokazują, że mamy potencjał, a porażka i błędy z dzisiaj pokazują, że ta druga strona, czyli poprawianie sytuacji w obronie, zachowań po stracie piłki, jest dużym obszarem do pracy.